Witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku nowa seria na moim kanale. Będą to podsumowanie tygodnia w kobiecej piłce nożnej. Mam nadzieję, że ta seria będzie wychodzić regularnie. Będę ją wrzucał najpewniej w weekend danego tygodnia, więc zostawiajcie łapki w górę i zapraszam do oglądania. A w dzisiejszym odcinku podsumujemy, co wydarzyło się w tym tygodniu w kobiecej piłce nożnej. Dzisiaj opowiem Wam o Ewie Pajor, która wróciła do treningów z VfL Wolfsburg, o hicie transferowym do AP Lotto z Gdańsk, o starciu Polek w Bundeslidze, o dobrej informacji dla fanów Górnika Łęczna i o reprezentantce Polski do U19, która debiutuje w barwach lidera Ligi Szwajcarskiej. Zapraszam do oglądania. A informacje z kobiecej piłki nożnej zaczynamy od najlepszej informacji tego tygodnia. Ewa Pajor powróciła do treningów z drużyną i jest prawdopodobieństwo, że zagra w meczu z Hiszpanią 23 lutego. Ewa Pajor przeszła zabieg kolana tuż przed dwumeczem z Czeszkami, zremisowanym 0-0 w Chotomowie czeskim i przegranym 2-0 w Bielsku Białej na Śląsku w Polsce. Życzymy dużo zdrowia dla najlepszej polskiej piłkarki. Drugą hitową informacją tego tygodnia był transfer Aleksandry Rąpy, która podpisała kontrakt z AP Lotto z Gdańsk. Zawodniczka, która ostatnio rozwiązała kontrakt z norweskim klubem Klepp IL, z którym zajęła 7. miejsce w lidze, co było dość dużym zaskoczeniem, ponieważ klub miał aspiracje w walce o medal, ale zajął ostatecznie 7. miejsce. Aleksandra Rąpa przepracowała także okres przygotowawczy z drużyną z Gdańska. Piłkarka po barwnych przygodach we Włoszech, grając w Brescia i Juventusie oraz grze w Norwegii, wraca do Polski. Ostatnio w Polsce reprezentowała barwy Medyka Konin, z którym zdobywała tytuły mistrzowskie i toczyła boje w Europie. W pierwszej kolejce po wznowieniu doszło do arcyciekawego spotkania w kobiecej Bundeslidze. Naprzeciw siebie stanęły VfL Wolfsburg i Turbine Potsdam. Warto napomnieć, że już w pierwszym meczu spotkały się polskie zawodniczki. W barwach VfL Wolfsburg grała Katarzyna Kidrzynek, a w barwach Turbine Potsdam cały mecz rozegrała Małgorzata Mesjasz. Nie było on na ławce za to nawet Ewy Pajor, która wraca po kontuzji. Obie utytułowane drużyny stoczyły bardzo zacięty bój, który ostatecznie wygrał zespół z Wolfsburga 3-2. Bramki dla zespołu Wolfsburga strzelili Blomqvist, Jakab Fi oraz Henrich. Za to bramki dla zespołu z Potsdamu, niemieckiej miejscowości, strzelili Czerci i Eche Götz. A kolejną informację zaczynamy od bardzo dobrej informacji dla fanów Górnika Łęczna. W tym tygodniu do gry wróciła także inna reprezentantka Polski. Jest nią Klaudia Leffert z Górnika Łęczna. 12 września 2020 roku piłkarka Górnika Łęczna w meczu z GKS Katowice doznała urazu więzadła stawu skokowego, przez który nie mogła grać do końca rundy jesiennej. Życzymy szybkiego powrotu do pełnej formy piłkarce obecnego mistrza Polski, jak i zdobywcy Pucharu Polski, jak i z trzech mistrzostw ostatnich Polski. Życzymy powodzenia. I kolejną dobrą informacją w tym tygodniu jest Polka, która debiutuje w Lidze Szwajcarskiej. Reprezentantka Polski dla 19 debiutuje w zespole lidera Ligi Szwajcarskiej. Natalia Padilla-Bidas, bo o niej mowa, zameldowała się na boisku w 60. minucie spotkania meczu z FC Basel. Zespół Servette FC CF wygrał 5-0 z FC Basel i umocnił się w fotelu lidera po pierwszej kolejce Ligi Szwajcarskiej w rundzie jesiennej. Natalia Padilla-Bidas ostatnio otrzymała powołanie na zgrupowanie kadry U19 od selekcjoner Niny Patan. W kwietniu reprezentacja Polski dla 19 rozpocznie walkę o Mistrzostwa Europy U19 meczami z Bośnią i Hercegowiną, Kosowem i Norwegią w województwie śląskim. I to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam za obejrzany materiał do końca. Jeśli Wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję i zapraszam także na mojego Instagrama, jak i Twittera, link w opisie. Mam nadzieję, że te filmy będę publikować co najmniej dwa razy w tygodniu, jakieś różne rzeczy i podsumowanie tygodnia oczywiście, więc to by było na tyle.